No witam, witam! Witam, 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 witam! Siema, 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 no siema, no siema, no! Witam serdecznie wszystkich, witam was, ale ja się z wami długo nie widziałem. No witam, witam, witam was wszystkich. Cześć widzowie moi ukochani, najcudowniejsi pod całym słońcem. Witam, witam. Ej, mam pytanko. Mogę zrobić coś takiego na Windowsie, jak jest na Mac OS, że jakby jest ukryty pasek zadań, ale jak najeżdżam kursorem, to się wysuwa? Mogę zrobić coś takiego, bo ja się mega zakochałem w tej opcji na Mac OS-ie. Tak? A jak to się robi, widzowie? Bo takie coś jest na Mac OS-ie i jak najeżdżałem kursorem na dół, to on się tak pomału wyświetlał i mnie to mega wkurzyło. O, ale potem się dowiedziałem, że możesz normalnie wejść w macOSie, możesz wejść w konsolę i możesz przyspieszyć w tą animację. Jak tutaj też się da, to ja bym chciał też coś takiego. Czekaj, dopasuj do ekranu. O, i teraz co mam zrobić? Kliknąć prawym. I co mam teraz kliknąć? Ustawienia paska zadań. Tak, to tu? Czy personalizacja pasek zadań? Automatycznie ukrywaj pasek zadań. I mogę to teraz przyspieszyć? Bo to jest za wolne teraz. No, to jest za wolne i takie za mało responsywne. Mogę to przyspieszyć teraz jakoś, Windows bar animation speed. O. Click the start button ten type animations animations. O kurwa. Oj, coś kliknąłem. Animations, no. I co? Play animation in Windows. Ale nie można tego zmienić jakoś za pomocą komendy czy cokolwiek? Na pewno się musi dać. No nie pierdol, bo to jest mega właśnie bo to jest za wolne to jest w tej chwili. Ja tak samo w MacBooku zrobiłem. Patrz jakie to jest szybkie. Ja bym chciał, żeby takie coś... Patrz. Hops. Ja chciałbym, żeby to było takie szybkie też tutaj. Mogę, żeby to też było takie szybkie tu? Bo to wtedy jest mega wygodne po prostu. Jest wtedy mega wygodne. Control panel. Albo po prostu, żeby animację wyłączyć. Albo po prostu, żeby była animacja ofnięta. System and security. To która to może być zakładka? Zmienię na kategorię. Kategoria bez kitu. I teraz advanced system settings. Na pewno na YouTube jest, czekaj. Windows 10 auto hide taskbar animation pedup. Na pewno musi być, kurwa. How to fix, how to clean, Windows 10 more like macOS. Kurwa, no nie widzę tego, siema Sirezik. System? No dobra, mam, no tu jestem, teraz jestem tu, system, tak? Aha, i co teraz? Na pewno nie system. W edytorze rejestru trzeba się z tym pobawić. O ja p***dole, serio? Ja nie chcę się bawić w edytorze rejestru. How to speed up menu? O! O, 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 o. Windows R regedit. No, i co teraz? Dobra, i teraz tak. Current user, control panel, desktop, menu show delay. O, ale tu jest ustawione na 0 przecież. Dobra, pokaż mi na przykład 70, 75. Ok. Jest dosłownie tak samo jak było. Klik OK. Restart your computer. Nie muszę restartować kompa za każdym razem jak to robię. To nie będę restartował. Dobra, to chuj, to może się zmieni. To na razie tak zostawię, żeby się do tego po prostu przyzwyczaić. Kurwa, ale gówno. Odpal manager zadań i restartuj. Myślisz, że to pomoże? Jak zrestartuję Explorer, a to mi nie doli streama? A gdzie jest kurwa ten Explorer jebany? Gdzie go znaleźć mogę? Bo ja go tu nawet nie widzę. A ja nawet tego Explorera tutaj nie widzę. Jak znaleźć Explorer? O, Explorator Windows. Dobra, urucham. Uwaga! Proszę, tego nie wypierdol mi streama. Okej. Okay. Żyjemy? Ale pasek teraz w ogóle się kurwa nie ukrywa. Teraz pasek się nawet nie ukrywa. To tak powinno być? Jest identycznie. Jest identycznie. No rozwalaj ten zrobił. I tam już przegrałeś, no dawaj, ten challenge przegrałeś ze mną. A, no, 1000 złotych tego. A, nie, bo już 1000 złotych muszę ci zapłacić. Zwalę ten program. Dobrze! Jesteś bezpieczny, wracaj tam. Dzięki wielkie. Ej! Kompletnie szczerze, Julita w tym odcinku była ultra nijaka. Zauważyliście to? W tych 54 minutach
ona w ogóle nic się nie pokazała dzisiaj. Ja w ogóle jej nie pamiętam, żeby ona zrobiła cokolwiek w tym odcinku. Ona nic w tym odcinku nie zrobiła. I mi się to bardzo podobało. No i za bardzo nie robiła. Nie mam nic więcej, nie mam jakby nic złego do powiedzenia. Widzisz tego donacika? Wiesz jaki on jest? Słodki. Jest kurwa sponsorowany, już błagam, zamknijcie mordy z tymi kurwa donatami, bo mnie pożyga. Jest słodziutki, jest tak słodziutki jak ty, dosłownie tak samo. Jest... Proszę bardzo. Dobra, chodź Oliwier. No i teraz uwaga, teraz będzie festiwal najchudszych przypierdolek najbardziej na siłę jak tylko się da, uwaga. Poznałem w życiu trochę osób, które są podobne do ciebie. Nie znam żadnego z nich, który teraz miałby świetlaną przyszłość. Dla mnie jesteś gigantycznym zagrożeniem dla samego siebie i dla ludzi dookoła. Jesteś do tego bardzo młody i jest w stosunku do ciebie taki feeling, że my się boimy po prostu, nie? Jest takie powiedzenie, że minimalizując ryzyko więcej zyskasz niż maksymalizując zyski. Ja przynajmniej zawsze staram się mieć to z tyłu głowy. W stosunku do ciebie tych ryzyk jest mnóstwo. A jakie to mogą być ryzyka? No właśnie, to jest mega zajebiste pytanie, bo on nic kurwa złego nie zrobił. Nic. Za tobą jest palma. Czy ona ci nie odbije? Jakie to jest kurwa cringe w chuj, naprawdę kurwa. Poczekaj, bo ja kurwa muszę usłyszeć dalej. On zadał pytanie, jakie rzeczy mogą się stać? Zostaw to Bartkowi. To Freeze rzuca jakimś mega nieśmiesznym żartem, kurwa, zamiast podać się. Nie powiedz, ja powiem drugi. Czy ona ci nie odbije? Za tobą są góry, czyli miejsce, z którego nie możesz patrzeć na innych. Z góry. Patrzeć na innych z góry. Może wy coś powiecie, co? Bo my już tutaj zroastowaliśmy biednego Oliwiera. Wymawiali leci inni, wielkie, ale... jakby zgadzam się z nimi w 100%. Jednakże. Mimo to jesteś najmłodszy. Mimo to jesteś najmłodszym uczestnikiem tego programu i w niektórych momentach to po prostu widać. Brakuje ci takiego doświadczenia. Jakiego doświadczenia, kurwa? Jakiego doświadczenia? Oni żebrają na ulicy i wskakują do basenów. Jakiego kurwa doświadczenia? Często w niektórych sytuacjach możesz nie myśleć do końca rozsądnie. Masz super vibe z ludźmi, kontakt. No, jesteś też moim faworytem? Jesteś moim faworytem, ale... Ale też mam pewne obawy co do relacji w przyszłości. Jesteście jebani, nie? I zawołajmy wszystko. Naprawdę. Ale chciałeś dwójkę. Naprawdę. Na tym etapie programu patrzymy na całokształt. I mówię tutaj... To jest kurwa niedorzeczne i głupie kurwa, że to jest to tak kurwi pod dymką, pod zasięgi na kilometr, że nie widzę innego logicznego wytłumaczenia, bo po prostu te argumenty, które tutaj zostały rzucone, to jest największy kurwa stek bzdur, jaki kurwa usłyszałem w tym programie kiedykolwiek chyba. Oprócz rzeczy, które robicie na odcinku, bardzo dużo znaczą też te poza. No, to kurwa przefarbuje psa na różowo i chuj. Patrzymy na relacje między wami a gośćmi, między wami... Ja chciałem zauważyć, że oni tak mówią, a na przykład potem wychodzi film jak wuja z kurwa gazem pieprzowym w oczach mówi tak: zjebali nam po oczach, bo mówiliśmy, że jebać PiS. Także kurwa no. A operatorami jest to bardzo obszerna decyzja i być może nawet widzowie nie do końca będą z nią zgodni i świadomi, dlaczego została ona podjęta, bo chcemy przede wszystkim dobrze dla projektu. Do kolejnego odcinka programu Twoje 5 minut nie przechodzi, nie wystąpi i niestety go już w kolejnym odcinku nie zobaczymy. Oliwier. Oliwier, dla ciebie to w tym momencie koniec programu. Ale nie koniec mojej drogi. Możesz się Oliwier... Mega odklejka. Oliwier pożegnać. Co jest 5? Zadaję sobie to samo pytanie, Pola, wiesz? Zadaję sobie to samo pytanie. Dla was niech to będzie potwierdzenie, że my mamy na to wszystko trochę inne spojrzenie niż wy. To nie jest tak, że Oliwier jest gorszy od was. No to jest po prostu... No nie, bo był kurwa lepszy. Po prostu nasz plan. No. No? Plan, kurwa. Po prostu nie pasowałem. Też ze względu na wiek, że za duże ryzyko. O kurwa, ale Maja się załamała w chuj. W samym wieku. No i co? Ja pierdolę. Sadek. Ale się nie kończy. To jest mega zaskoczenie, no nie ma co ukrywać. Nie?
No tak. Przecież dzisiaj nagrywałeś TikToka, kto wygrywa. Ja podziwiam ciebie. Serio? Tak. No. A ja siebie. Trochę czasu i będę się do niej wbijał oknami, drzwiami, no tak. Jak Mary, no. No w sumie. Ten NPC nawet nic nie mówi, tylko się stoi i się rozgląda, kurwa. Nie spodziewałem się, że teraz. No ale prosiłeś kiedyś, czy oddam ci za busa, no to masz, nie? O, będę miał jak wrócić teraz. No poczułam, że mogę odpaść. Nie miałam takiej sytuacji i pierwszy raz właśnie teraz poczułam, że jest duża szansa, że dzisiaj odpadnę. Wszystko będzie dobrze. No, git. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że w tym odcinku to Kostek, jak go tutaj zapytali, za co on wyjebał, tutaj, jak stali tu, jak tutaj go zapytali, za co on wyjebał, to on powiedział tak, nie wiem, nie pasowałem. Mega pojebane to jest. Mega, nie wiem. To jest, ja wam powiem tak, to tylko i wyłącznie dlatego, kurwi taką pod dymką na kilometr, bo frizoluszek, dosłownie następnego dnia, zajebał tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tweetów z... Pięć tweetów, kurwa, z... ze słowem Oliwier i hashtagiem twoje 5 minut, także to jest w chuj pod dymka pod zasięgi, tylko mega ważne pytanie. Po chuj, takie coś. Zróbmy test, zobaczmy ilu was jest, zostawcie serduszko i wtedy wszyscy, którzy będą chcieli go oglądać. No mówię, to jest mega pod dymka, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie nabić lajki na przykład pod postem. No po prostu zrobił na Oliwierze mega, kurwa, zasięg, nie? Po najnowszym tweetem w tym roku robię formę życia, ale nie formę życia, ale ostatnich 4 lat na pewno. Mrożon, chłopie, jesteś milionerem, a nie wiesz, że pisze się na pewno. Opanuj się. Formę zrobisz, jak przywrócisz Oliwiera. Nie ma szans. Jak chcesz być influencerem, to musisz się przyzwyczaić, że nie ma kiedy zjeść, a bez diety to formy nie zrobisz. Zrobienie formy wymaga odpowiedniej diety, a ty ostatnio mówiłeś, że topowy influencer nie ma czasu na jedzenie. Wujas to w ogóle jest taki agent. Pa. Ja piszę tak. Druga edycja, twoje 50 śmierdzi chujem, a Freeze mega traci wizerunkowo. Im o wiele lepsza jest ta edycja od pierwszej pod każdym możliwym względem oprócz aktorów oraz zbyt długiego robienia z tego programu telewizyjnego. Wyświetlenie i poruszenie społeczne mówi samo za siebie. Moja odpowiedź. Pod każdym możliwym względem, czyli jakim? Poruszenie społeczne jest najczęściej negatywne, miniaturki są straszne, segmenty jury dosłownie ociekają hipokryzją, a wyświetlenia są duże tylko dlatego, że my Polacy lubimy narzekać. Plus, pomińmy fakt, że wyświetlenia były wtedy mniejsze, bo to było na świeżuteńkim kanale Gen Z, a to jest na kanale Freeza, ale to pominiemy. I ten się tu rozpisał, zajebał kurwa flex z tym, że wydał 33 zł na to. Ja nawet tego nie przeczytałem, napisałem, że jak kto przeczyta, to go pokupiło i się śmieje z tego, że wydał hajs na Twitter Blue. Ale mega tutaj Lewus mega przynerdował, bo ten produkt giga kurwi gównem, no. Może i są wyświetlenia, może jest poruszenie społeczne, ale kurwa, oczekujmy jakiejkolwiek logiki, nie? Jakiejkolwiek kurwa logiki oczekuję, no. No nie wiem, mega. A, i wiecie, co jest w ogóle w tym wszystkim najlepsze? Że wujas jeszcze kurwa polajkował tą odpowiedź. Więc wujas dobrze zna moje zdanie. Wujas dobrze zna moje zdanie, że kurwi gównem. Lewus lubi dwa tweety, w których wspomniano o tobie. Ciekawe jakie. Pewnie takie, w których ludzie go propsują, albo... Zapytałeś pod jakim możliwym względem, czyli jakim? On ci odpowiedział, a ty mówisz, że nie przeczytasz, dziwne to. Nie przeczytam, bo poprosiłem, żeby mi to wytłumaczył pod jakim względem, a nie kurwa napisał książkę albo jakiś storytelling na Wattpadzie. Bo ja na przykład wszystkie swoje zarzuty zmieściłem w jednym kurwa tweecie i nie musiałem i jakoś potrafiłem ubrać to w słowa. A tu Lew zrzuca screena jakiegoś randoma totalnego, który w ogóle nie jest związany z tematem i bawi się w formatowanie tekstu, no to mi się nie chce tego czytać. W chuj nie chcę tego czytać, bo jestem zbyt leniwy i tyle. Od tego jest Twitter, żeby pisać pod tam 400 znaków max. Bo 420 jest teraz max.